Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Dzisiaj będzie o muzyce, chociaż ja się na muzyce za bardzo nie znam, ale chętnie posłucham. Maciej Maślikowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę o całym projekcie opowiedz, ale też o singlu, który już z Muńkiem, Staszczykiem z Muńkiem wypuściliście, bo jesienią ukaże się wasz wspólny projekt. Tak, to jest nasz wspólny projekt, nie pierwszy zresztą. Wcześniejsze projekty Szambo plus Muńek w postaci dwóch płyt długogrających. Na ten najprawdopodobniej będzie się nazywał Muńek plus Macio. Oczywiście z zespołem Szambo. Jak najbardziej. Natomiast ostatnio, jak się widzieliśmy tutaj, zapowiadałem, że coś tam coś próbujemy, coś nagrywamy. Że coś tam się może urodzi, tak, że jakoś jest jakiś pomysł. Sytuacja dynamiczna, rozwojowa w kraju spowodowała, że rodzi się dosyć, wydaje mi się, szybko, że właściwie jak był taki dowcip o metrze warszawskim, że pół metra zbudowali, już metra, no to już pół płyty właściwie. Większą połowę płyty mam już nagraną, gotową. Dogrywamy jeszcze 3-4 piosenki. No i mamy już konkretną datę. Płyta ukaże się 5 listopada 2024 w urodziny Muńka. No i w imieniny Sławomira. Także akurat taki czas. Jest już singiel pierwszy, który promuje płytę. Jest? Tak, jest już właściwie w sieci, jest już dostępny. Nawet sami go odczuwamy na własnej skórze. I tu jesteśmy w wolnych mediach oczywiście teraz, dlatego mogę o tym powiedzieć. Jest lekko blokowany, jeżeli chodzi o te media mainstreamowe. Piosenka pod tytułem Wolność, dosyć dla mnie oczywista jak gdyby i bez żadnych podtekstów, po prostu prawda czasu, prawda ekranu. Ale okazuje się, że nawet taka prawda czasu, prawda ekranu, zero-jedynkowa, może spowodować, że piosenka może się nie podobać w radiach publicznych, w radiach nawet prywatnych, bo z tego co wiem, to zostaliśmy przyblokowani przez Antyra. Znaczy, nie wiem, czy mogę mówić o tych radiach. No, w każdym razie nigdy nie wiadomo, przez jaki most będziemy uciekać, więc w każdym razie sytuacja nie jest komfortowa. Gdzie niegdzie brzmi, a gdzie indziej... Gdzie niegdzie brzmi, w tych wolnych mediach. W internetach jest, tak. Polecam, piosenka jest bardzo skoczna, bardzo mądra. Jestem w ogóle z tej piosenki bardzo zadowolony. Ona, pierwszy single, nie miała być pierwszym singlem, natomiast tutaj spowodował wydawca Sławek Pietrzak ze Spe Records, wytwórnia, która nas wydaje. Tak, podglądam w tej chwili, w tym momencie, kiedy nagrywamy rozmowę, to jest 32 tysiące wyświetlenia. Klip został wrzucony no, nie tak dawno. Wiesz, powiem Ci, Olu, tak. Klip został wrzucony 2 tygodnie temu chyba, bodajże w piątek była premiera tego klipu i przez 2 dni mieliśmy 25 tysięcy odsłon. Do momentu, dopóki nie zostaliśmy zrzuceni z bębna, tak zwanego, no wiemy, co to jest ten bęben taki, że jest, nie ma. No i przez te 2 tygodnie generalnie, no z 25 tysięcy 32 to żaden sukces, jeżeli chodzi o te relacje. No, spodziewaliśmy się niespodziewanego, jednak. A jednak ta cenzura tutaj się pojawiła. To jest szokujące, bo przecież no, czasy cenzury pamiętamy, kiedyś też rozmawialiśmy odbijam się od ściany, dokładnie tak. Wczoraj rozmawiałem z Darkiem Ciszewskim, redaktorem. I właśnie wróciliśmy do tych czasów takich lat 80., wtedy, kiedy powstawały zespoły rockowe, że wtedy każdy rock'n'rollowiec, każdy zespół śpiewaliśmy o jednym. Zresztą w tej piosence pod tytułem Wolność jest takie zdanie, że w refrenie, że w Polsce było fajnie, bo byli fajni ludzie. Niektórzy w ogóle źle interpretują słowo, bo w Polsce było fajnie, fajni ludzie, ciężki czas. Fajnie byli ludzie, bo fajnie nam się żyło, bo byliśmy wspólnotą taką. Myśleliśmy o tym jednym. Chodziło nam o wolność, walkę o wolność, że byliśmy pod butem komunistycznym. Komuny czerwonej, teraz okazuje się, że jest zielona i nie wiem, ciężko się w tym wszystkim odnaleźć. Teraz, bo tak mówię, wydawało się, że żyjemy w normalnym, wolnym kraju, no gdzie tak, można powiedzieć mieć wszystko. Można mieć różne poglądy i różne poglądy można wyrażać. Okazuje po prostu się, najzwyczajniej w świecie. Nie można w Polsce mieć poglądów takich, które się chce mieć poglądy i dzielić się tymi poglądami.
obijamy się tak jak oczywiście mówimy o takich poglądach, które nie są, nie wiem, przeciwko jakimś innym ludziom. To no są nie, po prostu poglądy, które mówią o ideach. Tak, tak, nie mówimy o poglądach, że na przykład ja jestem nie, nawet faszystowskim, to, czy o poglądach jakichś typu, że nie wiem, no chcę się bić. Tak, tak jak powiedziałeś, że nie mówimy o poglądach takich po prostu pokojowych, normalnych, tak, idziemy, generalnie ja mówię, z piosenki. Tak, ty chcesz żyć tak, każdy tak, ma prawo, tak? Jesteśmy otwarci, dokładnie tak, no, zresztą tak mówię, no ta piosenka, no mówimy o tym singlu, singiel jest bardzo fajny, polecam go wszystkim, żeby każdy go odsłuchał i przemyślał może dwa razy. No, a jak się ma ten singiel, jak się ma wolność do całej płyty? Okazuje się, że najprawdopodobniej nagramy jeszcze jedną piosenkę w takiej w podobnej sekwencji, że a to wpadliśmy teraz na pomysł, że w związku z tym, że taki jest odbiór, więc dobijemy to jeszcze bardziej pokojową piosenką o miłości, o wolności, o życiu w dobrych klimatach z dobrymi ludźmi. Czyli właściwie gotowa płyta, ona się jeszcze jednak tworzy. Tak, no tak tworzy się wydawało, że tak, że wiecie, a recepcja tej piosenki, a właściwie reakcje na nią spowodowały, że wchodzicie jeszcze z łagodniejszym i takim, nie wiem, bardziej. No będzie to pewnie niespodzianka. Takim... Będzie to pewnie będzie piosenka niespodzianka, która też nie jest taka obojętna o kiju czy o marchewce, ewentualnie o piesku, który jest głodny i woła hał, hał, daj mi Ola mięska albo wody. Mamy kawę. Mamy kawę, tak. Bardziej Muniek, czy bardziej Maciek, bardziej Szamu? Jak to, tak pytam o płytę. Pół do pół. Dwóch ojców. Dwóch ojców, no dwóch synów. Właśnie jutro przyjedzie Zygmuś, będziemy robić zdjęcia, bo na okładce będziemy to tak bardziej rodzinnie. Zresztą płyta będzie się nazywała Mama. Mamy tak. Piosenkę dla mamy i po emisji Puszczę Ci, bo to krótka piosenka, śpiewam ją ja, śpiewa ją Zygmunt. Także myślę, że niektórzy płaczą przy niej. I myślisz, że ja się nie rozpłaczę? Myślę, że się rozpłaczesz, ale po co tutaj jestem? Przytulę cię po prostu do serca i jakoś złagodzę ci ten smutek. Powiedz mi, emocje, swoje emocje pokazujecie, piszecie, śpiewacie o tym, co jest, nie wiem, ważne. Niekoniecznie co boli, po prostu o tym, co jest ważne, nie? Tak myślę o tekstach. Nigdy w zespole Szambu czy zespole Tilaf nigdy nie było tekstów o niczym. Zawsze ten tekst był o czymś. I dalej tak pozostaje. Sytuacja, jaka nas spotkała na drodze, wydaje mi się, że gdyby nie to, że moje jakieś osobiste dramaty w tam 2019 roku, śmierć mojej mamy, potem COVID, podejrzewam, że ta płyta ukazałaby się wcześniej, bo no, rozkręcaliśmy się od 2014-16, wydawaliśmy te płyty i to wszystko tak szło w dobrym kierunku. Natomiast no, sytuacja gdyby losowa spowodowała, że dopiero teraz. I zresztą ja i tak wydawało mi się, że już nie wejdę do studia, nic się nie wydarzy, nic się nie zrobi. Natomiast wydawca mówi, że to jest najlepszy materiał, jaki miał od wielu lat. A wydaje dosyć takie zacne zespoły. Czyli tak, wydawało ci się, rzeczywistość jest inna. I tak sobie pomyślałam, że ta płyta te kilka lat temu, ona by była zupełnie inna i może to jest ten czas na płytę, na tę płytę. Na pewno byłaby wszystko inna. Wszystko ma sens. Na pewno byłaby inna, z tego względu, że ta muzyka jak gdyby do tej piosenki Wolność, ona powstała w 2015 chyba roku, czyli ona, jeżeli nie była wykorzystana wcześniej, to przed 2019 roku to byłaby na pewno o czymś innym, może o motorach, może o pędzącym wietrze we włosach. No wiatr we włosach możemy mieć cały czas jeszcze. Jak są włosy, to tak. Jak są włosy, to tak. No pewnie. Słuchaj, będziecie ją promować, nie wiem, koncertami? Jakie macie plany? Plany są takie, żeby dotrwać do listopada, wydać tą płytę. Natomiast tak, na pewno będzie parę promocyjnych koncertów. Jest jakiś niepokój, że się nie ukaże płyta? No, ten niepokój, że przez dwa dni mieliśmy 25 tysięcy odsłon na YouTubie, a przez dwa tygodnie jest ich 32 czy tam 33, zbliżamy się do tego, to już jest niepokój. Jak się otwierają drzwi na przykład do prokuratury legalnej, wchodzi banda gości, którzy odwołują po prostu prokuratorów, wchodzi do telewizji gości, mówi, już teraz nie ma telewizji
dzieją się rzeczy w Polsce tak strasznie niespodziewane, że nie wiem, co będzie jeszcze, wiesz, no ile tam do listopada mamy, kochanie? No parę miesięcy. No, więc wiesz, może być różnie, może na przykład, wiesz, zamknął Sławka wytwórnię, no bo Kazik ostatnio napisał piosenkę, też rozmawialiśmy z Kazikiem Staszewskim z zespołu Kult, bo nagrał też teraz piosenkę pod tym Rudy 102. I też tak mówię, no Kaz, mówię, sytuacja, mówię, co tam, w radiu nie słychać, tak? Mówię, Kazik mówi, no tak, nie słychać Macie, zresztą on tam tutaj nagrywał. Ale mówimy tak, Muniek, ty, Kazik, niezależnie od okoliczności różnych, mogliście śpiewać. No właśnie, chciałem dokończyć. O, Kazik mówi, no, a gdzie słyszałeś piosenkę Twój ból jest gorszy niż mój? Ja mówię, no w radiu, w telewizji, wiesz, to było słychać, tak? A byliśmy w tak zwanym, jak gdyby, niewolnych mediach, tak? Mm-hmm. Natomiast teraz takie lajtowe generalnie piosenki, no bo cóż w tej wolności? Tam jest o miłości generalnie, o tym, co przeżyliśmy z Zygmuntem, jaki to był świetny tekst. Mm-hmm. Nie wiem, przepraszam, ale dla mnie odbiór tej piosenki, tego singla Wolność jest dramatyczny po prostu, bo jest podzielona publiczność, bardziej się ludziom podoba niż nie podoba, natomiast jest nacisk z tych takich szerokich instytucji, żeby jednak pisać artykuły i jednak dawać do góry te negatywne komentarze. Natomiast no, to nas nie zabije, to nas wzmocni. Tak naprawdę to recepta na to, żeby piosenkę ocenić, jest jedna. Posłuchać. Tak, tak, tylko żeby sięgnąć było gdzie. Tak, no jeżeli, no, w internetach jest. No w internetach jest i polecamy Wolność, Muniek i Macio. Także słuchajcie Państwo, naprawdę, no może po dwa, po trzy razy. Tym bardziej czekamy na to, co przyniesie jesień. No, jeśli przyniesie płytę, mam nadzieję, będzie tam około 12 piosenek, 12, 10, bo teraz nie produkuje długich płyt. Mhm. Wydaje mi się, że wiesz, taka bombka 10, aczkolwiek być może nie będzie to nasze ostatnie słowo, tak? Mhm. Jesteśmy zdrowi, tak mówię, no będzie pewnie parę, w Częstochowie będziemy grali na pewno promocyjny koncert. W listopadzie na pewno będzie koncert 23 chyba T-Love'em zagramy tutaj w Stacherczaku. No i w Warszawie zaczniemy w klubie Stodoła chyba promocyjną trasę. Czy Zygmunt występuje i myślę, że będzie miło. Klimaty się powtarzają. Bardzo dziękuję. No, tak, powtarzają się. Za rozmowę i czekamy na jesień. Dobrze, dobrze, niech się powtarzają i tylko, żeby z dobrym skutkiem, Olu. Dzięki bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Maciek Maciej Oślikowski był Państwa i moim gościem. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich. Słuchajmy Wolności.